Halo, halo, dzień dobry widzowie, witam w kolejnym odcineczku z CTSS-ów. I dzisiaj jesteśmy na tutaj naszej kolejnej wyspie. Tam zostawiamy sobie w spokoju. Najbliższe jakieś update'y. No, nie zapowiadałem się na ten moment, nie oszukujmy się. W tym rejonie w ogóle nikt nie chce mieszkać, zauważ. To jest jeden z minusów z tego, co już widzę. No, tutaj się ludzie nie pchają. Z jednej strony się nie dziwię, bo jest to strasznie tłoczno, a tutaj z miłą chęcią ludzie się budują. Wiem parę tanich mieszkań, poszedłem troszeczkę bardziej w te strefy średnio zagęszczone. Jeszcze tutaj na obrzeżach planuję postawić im takie domeczki, wiecie, mniejsze. Nie za dużo, wiadomo. Tak, żeby coś tam stało, nie? Możemy właśnie na takich odludziach coś porozstawiać, zawsze coś, mimo. No, narzekać raczej nie będą, nie? Jak ty się zamierzasz pod mostem wybudować? No. Powie dobrze, coś. Dobra, jak to wygląda? Podatki, niezajęte budynki, niezajęte budynki. Poczy jak na razie. Tutaj to samo lecimy. Dostają możliwość, że oni się wprowadzają. Po drugie, tak już nie będzie. Teraz tak chciałabym dobić ten kolejny poziom, żeby już mieć te większe domy. I biura, i sklepy, żeby to jednak funkcjonowało sensowniej, żeby było takie centrum miasta już robione. No ale z kasą nie jest najlepiej, nie? Mamy całkiem pokaźne przychody, ale nam pożyczki jeszcze odejdą, nie? Bo nie spłacamy jej tak naprawdę. Ona jest cały czas taka sama. Oj, tylko płacimy to oprocentowanie śmieszne. Jakaś rozbiórka, nowy domek będzie stawiany elegancko. Nie mamy nawet gdzie zrobić strefy takiej, wiecie. Przemysłu wytwórczego w ten sposób. Chcemy jeszcze zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o produkcję. Mamy deficyt ropy naftowej oraz węgla. Troszeczkę musimy pewnie importować. No jest, tak jest. No na razie nawet nie mamy gdzie zacząć budować tej strefy. Bo patrząc w powietrze, tutaj można by było zrobić hub z pociągami, walnąć tutaj taką porządną strefę przemysłową, żeby ludzie jednak mieli gdzie pracować. No tam będzie turbo tłoczno, nie? To trzeba wtedy management fajnie zrobić. Ale da się, jak najbardziej się da. I mam zapotrzebowanie na te... O, widzicie? Musimy... Jak postawimy tyle budynków na raz, to się tu robi już tłok. Oni potrzebują chwili, żeby się ogarnąć. Jakiś parking by się tutaj przydał. Ile to ma miejsc? Jestem w stanie sprawdzić ilość miejsc? Czy nie? No możemy im dać jakiś parking, nie? Korzystają. Minią samochodową. Spoko, 160 miejsc. Tylko i wyłącznie. Damy im opłatę parkingową troszeczkę większą, jak już jest tu jeszcze mynia w środku. I mam problem ze ściekami. Uzdatnianiem ścieków bardziej. Gdzie przeciążenie oczyszczalni ścieków? To już tak też możemy sobie ulepszyć.
Dobra, będzie trzeba drugą rurę postawić z tego co widzę. Tyle. Oto cała filozofia. No z filtrem, nie z filtrem. Odblokowaliśmy duże miasto. Miasteczko. No i mamy teraz high density budynki, nie? Odblokowane. Aha, tutaj 10 potrzebuję. No dobra. Gdzie my byliśmy? Tutaj. Zrobimy teraz tak. Tu będą biura oraz. Oraz co? Oraz te sklepy. Wzdłuż głównej. I wzdłuż tej. Wzdłuż tych będą budynki normalnie stałe. No, jeden taki, jeden budynek, drugi i już. Starczy. Zapotrzebowanie nagle całe nam znika. No ale co, ja poradzę. No nieźle się tutaj dzieje. To fajne, że to jest wylesione, nie? To chociaż wygląda jako tako. Mamy 400 kołach. Będę też myślał nad tym, żeby zaraz postawić też linię autobusową. Trochę ułatwić tutaj życie niektórym mieszkańcom. Jeden będzie co sobie podróżował po wyspie. Drugi będzie transportował między wyspami. Do takich kluczowych miejsc. Stąd załóżmy pojedzie, nie wiem. Tutaj się zatrzyma na jednym stopie. Drugi. Trzeci. Z powrotem na drogę. Coś trzeba będzie wykombinować. No nie, nie jest to zbyt proste, ale coś tutaj trzeba wcisnąć. Tego nie jest spłacanie. Zaraz będziemy mogli zacząć spłacać już to dziadostwo. Jednak 800 koła jest, a możemy tak trochę spłacić już. Płaćmy 300 tysięcy. Na co narzekają? Tylko na wysokie podatki. Heavy storm is approaching the city and the likelihood of hail is high. Traffic slowdowns and damage to crops and property are expected. Citizens are advised to remain indoors until the situation passes. Właśnie trzeba im parkingu trochę porozstawiać. Proszę was bardzo. Problem z wodą. A to z wciąganiem wody, no. Wciągarkę możemy w każdym miejscu postawić tak naprawdę. I elegancie. Na razie nikt nie chce mieszkać. Nie zajęte budynki i podatki. Jesteśmy w stanie trochę zejść z podatków. No jest, jesteśmy w stanie 1% zejść. Teorii. Jeszcze jeden by można było, ale daje mi się to lekką przesadą wtedy. Jak wygląda nasz trafik? Może tam troszkę tutaj mogliśmy wtłuczyć. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. To wyspa jak na razie prezentuje się ok, nie? Ta tutaj. Jeżeli chodzi o trafik. To największym problemem jest ta wyspa tutaj, nie? Może ten transport publiczny nam pomoże jakkolwiek. There's no sinking this boat, Glenda. And on to our main feature story.
The commercial district is booming as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Jarva martini. No dobra. Or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. Nie ma problemu taką wiatę postawić. 400 dolców. Nie dałoby tego rad lekko przesunąć. Nawet i kratkę w bok, nie? Ronda było. Prądko. Będą pod szkółką jeden. Tylko potem będzie trzeba jakoś połączyć sensownie, nie? Ale to raczej już nasz problem będzie. No tutaj no przejdą się, no łaskę robią. A niech leci ten czas, no bo też lipek. My nic tego nie mamy, rozstawiamy. I teraz tak, tutaj nie trzeba, oni tutaj żyją tak z myślą, że ok, ewentualnie się przejdą, możemy nawet później chodnik postawić jakiś. To nie jest zły pomysł. Teraz tak. Tutaj nie. I tutaj też nie. Chyba, że... Bo to jest droga inaczej skonstruowana, nie? No i do co? Wystarczająco już to. No i zaczynałem się już powadać. No, jeden budynek postawiłem BDW, nie? Też się to bawi. Robię takie przerwy, żeby też dużo tego nie było w jednym miejscu. Miejsce zbrodni na parki, dla parku dla psów. Matko jedyna. Zagryźli kogoś. No to co do rozbiórki idzie budynek. Widzicie? Airpod. Ale nie chcesz tu mieć firmy. Ci cię nie zmusza. Zbudujesz jakieś mniejsze, no. No takie wysokie to wszędzie powinny być, kurde. Jakie je postawiłem? To jest na 6. 6 na 6. No. I coś takiego. Oczka. Skończyliśmy z tymi, no to teraz na pauzie, bo musimy to połączyć.
No, teraz jak to zrobić, nie? Weź teraz bądź człowieku mądry i to połącz. Znaczy inaczej, na naszej wyspie to jeszcze pół biedy, nie? Znaczy na naszej. Na tej wyspie to jeszcze pół biedy w ten sposób. Najpierw sobie zrobimy. O, i teraz mogę kolor zaznaczyć. Że nasza wyspa ta będzie czerwonym. I zaczniemy sobie, to będzie nasz przystanek główny. Nie. Chyba, że... O! Ujdzie taka trasa. No teraz się tu wszyscy wciskają, tych kilku bloków. Ustawienia w linii teraz trzeba wejść. Po dwa, żebym wiedział, o którą chodzi. Ustawienia. Za dużo pojazdów. Za dużo. Intywnie za dużo. No dobra. Będzie im 5. W Pistesach jedynce była taka nawet zachęta poprzez obniżenie podatków. Nie, no zakaz parkowania jest na poboczu. No, jest zafajdane. Jaki chodnik? No i te miejsce parkingowe. No, zrobił się trafik, zrobił. Nie byle jaki. Ten park bym przesunął. Powód coś z rondem poddymić. No to skrzyżowanie jest tłoczne, nie? Ta główna droga jest sześciopasmowa. Dwie czwórki po prostu. This is an emergency broadcast to all citizens. A severe hailstorm is approaching. Damage Właśnie, tutaj to też widziałem property taką is opcję expected. tego We urge citizens nadbrzeża. to stay inside until the storm has passed. O wiele lepiej to wygląda. No tutaj nic nie poradzę z trafikiem, to jest najgorsze, widzowie. Jak w ogóle ta sobie nasza trasa radzi? We interrupt this program to bring you a special news bulletin. Storm spotters have reported a tornado currently heading towards the city. Extreme wind Jak to conditions tak are expected. słabo? All citizens are advised to seek shelter at this time.
pasażerów tylko. Nasu. Ten konkretny przystanek zerknął. O, 25. 19. 11. No to może nie będzie najgorsze. 9. Tu jeden, się nie dziwię. To jest kolejny. No co wy gadacie, że tak mało. Zero, tam to już nikt nie chce. No jest zapajdane. I zero. No niedobrze, niedobrze. I co? No liczę na to, że może ktoś się skusi. Ale jak widać, nie. Na razie też. O, i korki zniknęły, super. Mam nadzieję, że to im wystarczy, żeby ogarnęli to, co tu się dzieje. I tak zarabiamy strasznie dużo z tego, że nie parkują na poboczu, nie? Tak nasze te przepisy wchodzą w życie. Tylko to będzie trzeba zrobić. Wyjazd dodatkowy z wyspy, nie? Na tą tutaj. Ale to już mówię, strefa pracy, tak samo stamtąd poleci i tu się spotkają. Także tutaj win-win. Na wyspę są dwa wjazdy, nie? Nie... Największym problemem jest osiedlanie tej wyspy. Szczególnie, że nie chcę stawić tych małych, no bo nie wiem, jak to się skończy, nie? Lepiej jeszcze duże klote postawić. No jeszcze się internet nie chce budować na ten moment. A kolejne bloki, to jest G. A ile nas kosztuje w ogóle ten transport publiczny? I coś tam jest, już coś tam już pasażerów zaczyna nam przybywać. Długi transport 103 tysiące. No i to mi się nie podoba. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Jeszcze też będzie trzeba pokombinować z tymi liniami, bo teraz mi też za bardzo nie pasuje i co tu się dzieje. Czemu to jest nagle korek? A bo nie... What? I've been meaning to ask you. Well, go right ahead. Think of me as an open book. Then let's turn to the page on hypnotism. I've always wondered what it would be like. You're already hypnotized, kid. Really? You mean right now? I feel kind of normal. That's all part of the effect. Here, I'll tell you what. On the counter. Na środku skrzyżowania. Dobra, co, my sobie tak poradzimy z tego, co widzę. To będę się tak trochę zostawić, tak, żeby tam leciało powoli. Na to moment ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Także dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć.